Dzień dobry Państwu. W tym tygodniu uczestniczyłem w seminarium, którego jestem współorganizatorem. Ono się nazywa Gospodarka i Entropia, można o nim przeczytać. Nie to jest ważne, bo o entropii dzisiaj nic nie będę mówił. Natomiast w czasie tej rozmowy, a niemalże w każdej rozmowie, w której uczestniczę, pojawia się ten wątek, który nie może nas opuścić, a mianowicie jak mamy sobie radzić z tym polikryzysem, z którym mamy do czynienia. No bo to jest i kryzys klimatyczny, to jest kryzys energetyczny, to jest kryzys spowodowany różnego rodzaju napięciami międzynarodowymi i wojną, którą mamy za miedzą. To jest, są problemy bardzo silne z migracjami, jak sobie radzić z tym problemem. No, żyjemy w świecie, w którym to określenie polikryzys pokazuje, że coraz doznajemy różnego rodzaju szoków i jak mamy sobie z tym radzić. A więc pojawiają się w naszym słowniku takie słowa jak odporność, rezyliencja, no, które właśnie pokazują, że musimy jakoś do tego inaczej podejść. I jedna z takich konwencji, która się pojawia w myśleniu ekonomicznym, to jest konwencja ekonomii umiaru. I jedna z osób, zresztą wybitny i znany ekolog w tej seminarium, które przywołuję, właśnie nawoływał do ekonomii umiaru, a więc ograniczenia skali konsumpcji, do myślenia nie w kategoriach wzrostu, a w innych kategoriach. Niektórzy nawołują w ogóle do koncepcji zdrowego wzrostu czy też wzrostu. I użył takiego określenia, które ma jakby wyjaśnić, zinterpretować tą ekonomię umiaru. Mianowicie enough is enough, powiedział. Anglicy mają to właśnie określenie enough is enough. A ja wtedy odpowiedziałem innym hasłem, wziętym też z angielskiego. A w takim razie how much is enough? Otóż rzecz polega na tym, możemy oczywiście się wzajemnie apelować do siebie, wzywać, przekonywać, że powinniśmy z czegoś rezygnować, ograniczyć się, że to nie ma sensu i tak dalej. Tylko czy to wezwanie spotka się z odpowiedzią? I ważne dla mnie jest to, a skąd miałaby przyjść ta odpowiedź? Nie kto ją udzieli. Tylko z czego ona miałaby wynikać, tak? To how much is enough pozornie sugeruje, że trzeba zrobić rachunek. Że jak zrobimy solidny rachunek, to będziemy wiedzieli how much is enough. A ja odpowiadam nie. Odpowiedź musi przyjść z kultury, z mentalności, z aksjologii, z systemów wartości, z sposobu rozumienia, poznawania i interpretowania świata. Ona nie może przyjść z żadnego rachunku. Żaden rachunek nas nie przekona. A ci, którzy mówią, ile nam zostało jeszcze jako ludzkości, nie wiem, dziesiątków czy setek lat, bo inaczej, bo później już wyginiemy, być może mają rację, tylko rzecz polega na tym, że to, co nam pokazują na swoich wykresach, nie zmienia świata jako takiego. Być może są ludzie, których to pobudza do działania. W większości raczej paraliżuje, no bo skoro i tak się nie uratujemy przed tym kryzysem, to po co się starać? I ja chcę w tym wykładzie jakby wyjaśnić, dlaczego ta odpowiedź musi przyjść od strony kultury. To znaczy dokładniej powiedzieć, jak trzeba rozumieć kulturę i jak ona musi działać, żeby dawała tę odpowiedź, how much is enough, żeby prowadziła rzeczywiście do niezbędnego przestawienia się i samoograniczenia. Będę cytował niewiele, ale wykorzystuję w tym wykładzie myśli francuskiego krytyka sztuki, filozofa Nicolas Bouriot, które mi tworzą ramę rozumowania. A więc pierwsza jego myśl: minęła już piękna epoka nowego człowieka, manifestów kreślących przyszłość, gotowych programów budowy lepszego świata. Współczesna utopia wydarza się wśród codziennych spraw, w rzeczywistym czasie konkretnych eksperymentów i jest z rozmysłem sfragmentaryzowana. Ta myśl mówi, nie wierzmy w to,
że przyjdzie ktoś lub jakaś władza i stworzy nowy masterplan, nową ogólną opowieść, opowieść uniwersalną. I my wejdziemy w tą opowieść i staniemy się inni. To jest niemożliwe. Nie ma takiego kogoś, nie ma takiej władzy, nie ma takich zdolności percepcyjnych. Żaden wielki plan się nie pojawi. A jeśli się pojawia, to w wydaniu Elona Muska, że trzeba się przygotowywać, by najzdolniejsi i najwartościowsi z nas mogli wyemigrować z tej planety. Ale jednocześnie on pokazuje, gdzie znajdować odpowiedzi. W konkretnych, codziennych sprawach. Poprzez szukanie konkretnych, praktycznych rozwiązań. I on użył słowa sfragmentaryzowana, a ja bym powiedział bardziej sterytorializowana, czyli dopasowana do tych miejsc, do tych przestrzeni, które rzeczywiście zamieszkujemy. Że zamiast szukać globalnego rozwiązania dla tych wszystkich problemów, co nie znaczy, że nie mamy się martwić o skalę globalną tych problemów, szukajmy tych odpowiedzi tam, gdzie możemy je znaleźć, bo je sami sobie damy. To krótka informacja o tym filozofie. I jeszcze jedna myśl dotycząca roli sztuki w tym procesie, o który mi chodzi. Że kształtują one czasoprzestrzeń, doświadczenia międzyludzkie próbujące przekroczyć bariery systemu komunikacji masowej. Stanowią miejsca, w których niejako wykluwają się alternatywne społeczności, krytyczne modele i momenty wykreowanego współżycia. To pojęcie czasoprzestrzeni jest dla mnie kluczowe w bardzo szerokim rozumieniu tego, czym się zajmuje ekonomią wartości. I tu nie chodzi mi o skalę, bo oczywiście możemy mówić w skali globalnej, kontynentalnej, aż do takiej naprawdę lokalnej, przestrzenne, ani też nie chodzi mi o konkretny horyzont czasowy. Chodzi mi o to, że to my decydujemy, w jakiej czasoprzestrzeni działamy. Czy myślimy tylko tu i teraz, czy też myślimy dłużej i widzimy to tu i teraz nie przez pryzmat siebie i osób, któremu jesteśmy gotowi zaufać, bo je znamy, czy też jesteśmy w stanie myśleć w relacji do osób nawet innych niż my, których nie znamy, ale których potrafimy i możemy zaufać i podjąć z nimi współdziałanie. Mówię więc o tym, że to oczywiste, że potrzebujemy zmiany, głębokiej zmiany społecznej, żeby poradzić sobie z tymi kwestiami, o których mówię. Że tu nie wystarczy i nie ma mowy, żeby wystarczyła technologia. Co nie znaczy, że technologia się nie przyda. Natomiast, że jeśli nie nastąpi zmiana społeczna, a w istocie rzeczy zmiana społeczna jest zmianą kulturową w tym toku rozumowania, to wtedy nie może się ta zmiana w tej skali, której my ją potrzebujemy, dokonać. I aby taka zmiana się mogła dokonać, to jej intelektualne źródło musi powstać poza istniejącym układem instytucjonalnym, a przynajmniej poza wyodrębnionym obszarem rzeczywistości społecznej, który, jak się nam zdaje, stabilizujemy i kontrolujemy. Czyli jeśli ona musi pochodzić, źródło tej zmiany spoza systemu, to co to znaczy spoza systemu? To znaczy, że musi pochodzić z czegoś, co daje kultura, z wyobraźni, z innej przestrzeni niż tą, którą wyznacza fizyczna nasza obecność, niż tą, którą tworzy zagospodarowanie miasta jako zagospodarowanie przestrzenne, fizyczne. Ona musi pochodzić z przestrzeni, która jest przestrzenią lotną, przestrzenią wyobrażoną. Bo po prostu musi polegać na tym, że możemy sobie wyobrazić, że można inaczej, że da się inaczej i od czego to inaczej zależy. Kultura z tego punktu widzenia to te praktyki, które bazują na nieskrępowanej wyobraźni i twórczej energii. To, co często nazywamy także w zarządzaniu out of the box,
poza schematem, poza krępowaniem swoich myśli tym, że tak jak jest, tak musi być. Drugim istotnym warunkiem, aby kultura do tego się mogła przyczyniać, jest występowanie komunikacyjnych interfejsów między różnymi względnie niezależnymi strukturami świata społecznego. Bo przez to, że one istnieją, możemy transferować i aktywować zasoby wiedzy ukrytej, uwspólniać istniejącą i generować nową wiedzę społeczną. Przy czym te komunikacyjne konektory są nieustannie muszą być generowane przez twórcze napięcie, także przez konflikt. Konflikt sam z siebie nie jest zły. Konfrontowanie różnych spojrzeń. Pytanie, czy ten konflikt podtrzymujemy po to, żeby istniał, czy ten konflikt służy wyzwalaniu energii, która pozwala go przezwyciężyć. Jeśli tak na to spojrzeć, to trzeba powiedzieć, że każda organizacja, taka jak uniwersytet w szczególności, ma swój kulturowy komponent, ma swój wymiar instytucjonalny, aksjonormatywny. I że jeśli dana organizacja chce się zmienić, a nie jest to tylko prosta reorganizacja, jeśli chce wybrać inną trajektorię rozwoju, wyjść poza schemat swojego działania i swoją identyfikację dotychczasową, to musi się dokonać w tym wymiarze kulturowym. I z tego punktu widzenia ja, idąc za wybitnym polskim filozofem Władysławem Tatarkiewiczem, oddzielam to, co jest fizyczne, materialne w naszym życiu, nazywając to cywilizacją, i to, co jest kulturalne, co nie jest materialne, co jest duchowe, intelektualne, wyobrażone. Teraz parę słów o tym, w jaki sposób tą energię kulturową wyzwalać. Będę też mówił o tym, co ją blokuje, bo to można odwrócić. Można o tej kulturowej energii powiedzieć, to ją wyzwala, a to ją blokuje. Więc pierwsza rzecz, która jest ważna, żeby kultura odegrywała tę rolę, o którą mi chodzi, to spowodowanie, aby kultura, będąc głównie obszarem działań jednostek i indywidualnej kreatywności, stawała się przestrzenią zbiorowego dyskursu, współpracy i społecznych innowacji. Oczywiście kultura ma ten swój wymiar jednostkowy, ten swój wymiar, który my odnajdujemy w swoim wnętrzu, ale jednocześnie to, co jest w naszym wnętrzu, to musi być skomunikowane z tym, co jest w wnętrzu innych, a nie tylko w naszym. W pewnym sensie, rozwijając się także kulturowo, musimy popatrzeć na siebie oczami innych. Prawdy o sobie nie znajdziemy tylko w sobie. Musimy ją znaleźć w relacjach do innych, w odczytaniu tych relacji. I to nie w stosunku do konkretnej osoby, do innych w sensie bardziej ogólnym. Kolejny warunek to dopuszczenie wielości perspektyw poznawczych i języków komunikacji społecznej. To, że muszą istnieć różne perspektywy, ma fundamentalne znaczenie. I to określenie perspektywa poznawcza oznacza pewien sposób spojrzenia na świat, który nie jest jedynym dostępnym modelem rozumienia świata. Jest dopuszczeniem do tego, że jest bardzo wiele różnych możliwych modeli rozumienia świata. Perspektywa poznawcza jest przyjętym przeze mnie pewnym obrazem świata, który stanowi podstawę do tego, żebym mógł definiować, jak on działa i zastanawiać się, co zrobić, żeby ewentualnie to i w jakiś sposób zmieniać. Kolejny warunek to jest dialogiczność debaty społecznej. Chodzi między innymi o to, żeby w debacie społecznej posługiwać się pojęciami otwartymi i włączającymi, a eliminować z niej pojęcia zamykające i blokujące. No, jednym z takich przykładów, który namiętnie używam, to jest to, że nazywamy dziedzictwo dziedzictwem narodowym. No to ja się pytam, jaki ma sens mówienie o dziedzictwie narodowym w przypadku Wrocławia? A w przypadku mojego miasta, w którym się wychowywałem, nie urodziłem się, w przypadku Opola.
że albo kastrujemy to wszystko, co jest przed nami. Tak? Kastrujemy tę przeszłość. I nie ma dla nas żadnego znaczenia, że istnieją tam świątynie pokoju, stworzone kiedyś w sytuacji konfliktu między protestantyzmem, a pomiędzy katolicyzmem. Jako ustępstwo tych, którzy wygrali tę wojnę, Prus w stosunku do katolików Austriaków. Otóż to ma dla nas znaczenie, bo to jest nasze dziedzictwo, w tym znaczeniu, że jeśli my je przyswoimy, to ono przestaje być obce. To nie jest dziedzictwo, które nas obciąży. Jeśli je przyswoimy, to znaczy je uszanujemy i wydobędziemy z niego to, co ono rzeczywiście kiedyś znaczyło i co może znaczyć teraz. Dlatego lepiej mówić o dziedzictwie w ogóle albo dziedzictwie kulturowym, nie zamykając w tym zamykającym to pojęcie określeniu dziedzictwo narodowe. Kolejne to jest przeciwstawianie się hegemonii językowej i kulturowej, a zatem wszelkiej hegemonii, przy czym współcześnie dominującą formą hegemonii kulturowej jest mass medializacja społeczeństwa. Dobieranie i używanie języka nie po to, by konserwować, odtwarzać idee, konstrukty myślowe, ale przede wszystkim redefiniować je w kontekście współczesnych wyzwań. Jeśli spojrzymy na to, w jakim świecie komunikacji my uczestniczymy, w szczególności gdy chodzi o media, to bardzo łatwo zrozumieć, że bardzo często uczestniczymy w świecie, w którym używamy słów bez znaczenia. Jeśli autokrata mówi, że jest orędownikiem wolności, to słowo wolność nic nie znaczy. Przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie, bo nie pozwala nam odróżniać czegoś od czegoś. To jest świat, który Tadeusz Różewicz opisywał, w którym normalnością jest głupota, bo jeśli nie mają słowa znaczenia, jeśli słowa nie mają żadnego rzeczywistego znaczenia, żadnego odniesienia względnie trwałego, to oznacza, że nie jesteśmy w stanie się między sobą komunikować. My wypowiadamy komunikaty bez znaczenia, a więc nie podejmujemy sensownych działań. Dalej, to jest stawianie naszej przeszłości wciąż nowych pytań, zrodzonych z tego, co jest obecnie, aby odszukiwać różne ścieżki prowadzące w przyszłość. Każde pokolenie, nowe pokolenie, musi znaleźć swojego Chopina, odczytać Chopina według siebie. To nie znaczy, że to klasyczne odczytanie, czy wcześniejsze odczytanie jest gorsze. Ale jeśli to nie jest nowe odczytanie, to nie ma Chopina jako żywej muzyki. Nie ma jej siły. Ta siła niknie. Więc jak Pogorelicz grał inaczej tego Chopina, to jedni mówili, że to coś strasznego, a inni dostrzegali w tym jakąś próbę odczytania tego, czego inni nie odczytali. Jeśli w Teatrze Słowackiego, w teatrze, w którym odbywała się kiedyś premiera Wesela Wyspiańskiego, w teatrze, który ma taką tradycję, nie wolno wystawić dziadów według nowej interpretacji, to znaczy, że dziady nie będą miały żadnego znaczenia poza sakralizacją czegoś. Poza nauczeniem, że tak wolno interpretować, a inaczej nie wolno interpretować, bo jest to niedopuszczalne. Chodzi o to, by stawiać naszej przyszłości wciąż nowe pytania. To znaczy, że dziedzictwo nie jest po to, by je konserwować, tylko po to, żeby je reinterpretować. To także oznacza, że uznawać je kultury za pole aksjologicznego dyskursu. Co oznacza, że to jest dyskurs aksjologiczny? To znaczy, że domagajmy się uczestników publicznego dyskursu jawnego deklarowania swojej aksjologiczności i otwarcia jej na intelektualne konfrontowanie z odmiennymi aksjologiami. W tym sensie chodzi o to, żebyśmy nie tworzyli sytuacji, w którym jest jedna prawda, która obowiązuje, a innego spojrzenia nie dopuszczamy. Ja się mogę porozumieć z wieloma osobami myślącymi inaczej, dokonującymi innych wyborów, jeśli wyjaśnię i zinterpretuję, czym ja się kieruję, ale jednocześnie co proponuję w ramach tego, czym się kieruję, a ktoś inny na to odpowie
jasną deklaracją, czym się kieruje, i będziemy szukali wspólnego rozwiązania. W przeciwnym razie, jeśli tylko głosimy prawdy, to jesteśmy fundamentalistami, którzy się mogą pozabijać, ale nie mogą ze sobą współżyć. Na tym tle chcę powiedzieć o polityce kulturalnej, zwłaszcza miejskiej polityce kulturalnej. Chcę wyraźnie przy tym powiedzieć, że to, co tu przedstawiam, opublikowane było i jest wzięte z badań, które zostały przeprowadzone w Warszawie. Kiedyś pion kultury miasta Warszawy poprosił mnie i mój zespół, żebyśmy zobaczyli, jak wygląda realizacja programu rozwoju kultury w Warszawie. I myśmy przedstawili taką krytyczną analizę. Nie będę podawał jej szczegółów, bo to nie jest dzisiaj najważniejsze. Natomiast chcę powiedzieć, jakie są trzy sposoby rzeczywiście rozumienia polityki kulturalnej i jak należy te sposoby odczytywać. Pierwszy, dominujący w Polsce, to jest, polega na zarządzaniu miejskimi instytucjami kultury, a reszta ma drugorzędne znaczenie. Przy czym działanie decydentów polityki kulturalnej w stosunku do miejskich instytucji kultury, powtarzam, uważam, że tak jest w większości polskich miast, co nie znaczy, że we wszystkich. To jest po pierwsze poprawa efektywności tych instytucji, to znaczy, żeby mniej kosztowały, a więcej zarabiały. Po drugie, zapobieganie konfliktom i awanturom. Władza miejska ma mieć spokój. To nie wyklucza dbałości o poziom artystyczny podległych instytucji. Nie o tym mówię, ale nie jest to podstawowym celem, by ich poziom artystyczny był możliwie najwyższy. Drugie podejście idzie o pobudzanie i różnorodność aktywności kulturalnej. Polem polityki staje się nie tylko miejskie instytucje kultury, ale wszelkie podmioty prowadzące działalność kulturalną, a zwłaszcza twórcy. Rolą władz miejskich jest w tym podejściu zapewnianie jakiejś równowagi między nimi i zachęcanie do otwartości i współdziałania. Nie jest to łatwe, zważywszy na często sprzeczne interesy tych podmiotów i nieuniknioną rywalizację o ograniczoną pulę zasobów, w tym zasobów publicznych. To jest oczywiście problem, w jaki sposób odpowiadać i zarządzać miejskimi instytucjami kultury, a zarazem tworzyć warunki dla nowych pokoleń twórców. Z panem dyrektorem dzisiaj rozmawialiśmy o programie stypendialnym, który jest programem rozbudowywanym i programem, który rzeczywiście prowadzi do pojawienia się twórców o dużym potencjale artystycznym, którzy będą mieli szansę rozwoju. Więc w tym sensie tego rodzaju polityka to jest konieczny element polityki. Pytanie, czy nawet dobre zarządzanie instytucjami kultury i dobre rozbudowywanie infrastruktury wspomagania twórców, a nie chcę wchodzić w szczegółowe elementy tej analizy, bo trzeba by mówić o tym, jaką rolę odgrywają domy kultury, komu służą, na ile one właśnie dają szansę włączania tam nowych środowisk, nowych trendów w kulturze. To jest wszystko bardzo złożone. Twierdzę, że nadal to nie jest wystarczające. I jest trzecie podejście. Jeszcze raz podkreślam, ja nie mówię to, albo to, albo to, tylko mówię, że te trzy wymiary trzeba umieć ze sobą pogodzić. Idzie w nim, aby kulturę uczynić kluczowym wymiarem i mechanizmem rozwoju miasta. Polityka kulturalna staje się wówczas polityką rozwoju. Świadomie ukierunkowanej zmiany, która osadzona w dziedzictwie miasta, podejmuje teraźniejsze problemy i wyzwania, aby odkrywać i otwierać bezpieczne ścieżki do przyszłości. Każde miasto staje wobec szoku energetycznego. Pytanie, czy odpowiedź na szok energetyczny może dokonać się bez zmiany związanej z kulturą, bez tego wymiaru kulturowego. Ja po prostu uważam, że to nie jest możliwe. Teraz chcę dać przykład Krakowa, żeby nikogo nie drażnić. A jeśli chodzi o drażnienie tym sposobem myślenia pana prezydenta i jego współpracowników, to już słyszeli tyle razy, że się nie gniewają. Czym Kraków dysponuje? Bardzo bogate dziedzictwo kulturowe, wysoki poziom kapitału kulturowego, aktywność kulturalna i kreatywność mieszkańców, duża aktywność biznesowa w sektorze przemysłów kreatywnych. Ale ciągle uważam, że
to wszystko, co się ma, nie jest uruchamianiem potencjału, który tkwi w kulturze. Nie służy temu, by kultura była jednym z podstawowych mechanizmów rozwoju miasta. Że istnieją wąskie gardła, które to utrudniają. Co więc należałoby robić, żeby ten mechanizm był mechanizmem regeneratywnym, rozwojowym, żeby pozwalał odtwarzać to wszystko, co jest, pomnażać i odtwarzać. Edukacja kulturalna, edukacja artystyczna, twórczość. Jaki jest efekt rozwojowy? Chodzi o to, by cały proces tego, co wiąże się z kulturą, prowadził do twórczego rozwijania i interpretacji dziedzictwa, systematycznego podnoszenia kapitału kulturowego, co oznaczałoby rozwijanie potencjału rozwojowego miasta. Ja często wypowiadam się na temat prawa mieszkańców do miasta i uważam, że prawo mieszkańców do miasta trzeba interpretować tym, że ono się urzeczywistnia wtedy, kiedy podstawą rozwoju miasta jest potencjał twórczy jego mieszkańców, a nie napływ inwestycji zewnętrznych. Potencjał twórczy jego mieszkańców. Jeśli miasto nie wykorzystuje potencjału twórczego jego mieszkańców i nie pomnaża tego potencjału, to znaczy, że nie jest miastem regeneratywnym. To znaczy, że nie jest w stanie odtwarzać i pomnażać swojego rozwojowego potencjału. I to są te brakujące elementy. To są te brakujące elementy. Szczycimy się w Krakowie, że organizujemy festiwale, powiedzmy, europejskiej rangi, bo nie chcę przesadzać. A ja ciągle pytam decydentów, tylko do jakiego stopnia program ten festiwali powstał rzeczywiście w Krakowie? Nie, że został wykonany w Krakowie, ale powstał w Krakowie. W jakim stopniu? Do jakiego stopnia my pokazujemy światu to, co stworzyliśmy, by odzyskać od świata tego, czego nie stworzyliśmy, a co jest w jakiejś korespondencji z nami? Jak słyszę, jakie to orkiestry światowe zaprosiliśmy, to pytam, a kto zaprosił krakowskie orkiestry? A jaka jest szansa rozwoju młodzieży artystycznej, młodzieży muzycznej do tego, że osiągnie sukces bycia w światowej? Nie chodzi o jednostki, które znajdą swoje miejsce i przebiją, ale o to, że stworzyliśmy kulturę muzyczną czy wybitną orkiestrę, ale nie rozumianą wyłącznie przez pryzmat tego, co jest, tylko przez pryzmat jakiegoś historycznego rozwoju. Teraz, żeby to się stało, co ja mówię, powinno się także dziać w Krakowie, przy docenianiu absolutnie kultury tego miasta, w której uczestniczę i współtworzę, to trzeba zrozumieć, że aktorzy miejscy powinni być włączeni w proces formowania miejskiego imaginarium, czyli tej wyobraźni, wyobraźni dotyczącej przyszłości i wspólnoty losu, że potrzebne jest w takim razie uruchomienie czegoś, co jest właśnie tą wyobrażoną przyszłością, współfarmowaną koncepcją rozwoju miasta, bo inaczej nie staną się współtwórcami tej koncepcji, współwykonawcami, współwytwórcami. A to oznacza respektowanie i pobudzanie twórczych aspiracji mieszkańców jako kształtowanie miejskiej czasoprzestrzeni. Bo jeśli pobudzamy te aspiracje, to pobudzamy ten element, o który mi najbardziej chodzi. O uruchamianie wyobraźni, o uruchamianie aspiracji, które idą poza tu i teraz. Które polegają na innym spojrzeniu, na innym powiązaniu różnych elementów składowych, na innej interpretacji, na innym odczytaniu. Z panem profesorem Markowskim, ale przy udziale coraz większym różnych osób Uniwersytetu Łódzkiego organizujemy i będę na końcu zapraszał kongres z miastem, z miastą Łodzią, przy dużym wsparciu pani prezydent Zdanowskiej. Organizujemy trzeci raz w tym roku, trzeci raz kongres, który nazywa się Regeneracja Miast. I rozwijamy takie podejście, które nazywamy regeneratywnym do rozwoju miasta. Tak to określenie
tak to podejście rozwijamy. Ono nie znosi wcześniejszych podejść, na przykład rewitalizacyjnych. Ale to pojęcie regeneratywności jest szersze, pojemniejsze. Ma trochę inną czasoprzestrzeń, społeczną czasoprzestrzeń, którą definiujemy. Jest mniej punktowe, bardziej transwersalne, bardziej osiowe niż punktowe. Co nie znaczy, że podejście rewitalizacyjne jest czymś złym. Ono jest niezbędne jako element myślenia o regeneratywności. Napisałem tekst na temat lokalności regeneratywnej. W tym tekście, który na razie jeszcze nie jest opublikowany, ale jest już gotowy i czeka na publikację, wymieniłem 6 wymiarów lokalności jako lokalności regeneratywnej. Termodynamiczną, bioorganiczną, gospodarczą, społeczną, kulturową i polityczną. Krótko chcę o nich powiedzieć. W przypadku regeneracji termodynamicznej chodzi o zasadniczo o adaptację lokalności do zmian klimatu i zapewnienie jej dostępu do odpowiednich dla jej potrzeb nośników i form energii oraz ich produktywne i przyjazne środowisku wykorzystanie. To także trzeba odnosić nie tylko do energii, ale surowców i materiałów. Regeneracja termodynamiczna jest wielkim wyzwaniem dla wszystkich miast, dla każdej lokalności, coraz większym wyzwaniem. My nie docenialiśmy termodynamicznych ograniczeń działalności gospodarczej i działalności ludzkiej w ogóle. Teraz na te bariery napotkaliśmy. Odpowiedzią na nie musi być właśnie działanie, które będzie oznaczała swoistego rodzaju regeneratywność, odnawialność. Chcę powiedzieć, że systemy naturalne mają takie zdolności. Systemy tworzone przez ludzi na ogół takich zdolności regeneratywnych nie mają, bo inaczej były projektowane. One były projektowane nie dla regeneratywności, a dla wzrostu lub wydajności. Regeneracja bioorganiczna polega przede wszystkim na funkcjonalnej naturalizacji lokalności oraz naturalizacji różnych form działalności człowieka. Idzie tu o szerokie wdrażanie rozwiązań możliwie naturalizujących lokalność. To, co nazywamy nature-based solutions, w tym formowanie sieci przyrodniczej, która nie powinna być sfragmentaryzowana, ale połączona, tworząc lokalny ekosystem wypełniający długi szereg ekosystemowych usług. W tej chwili ci, którzy się zajmują także na Uniwersytecie Łódzkim, bo to jest uniwersytet, w którym tego rodzaju badania i studia są prowadzone i to na bardzo wysokim europejskim poziomie, wyliczają 90 parę usług ekosystemowych, które to usługi są niezbędne do naszego życia i określają jakość tego życia. Więc nie chodzi tylko o tak zwaną błękitną i zieloną infrastrukturę, choć także, ale o wiele innych usług ekosystemowych. W tym sensie regeneracja bioorganiczna, dlatego mówimy o sieci przyrodniczej, która ma zdolności regeneratywne, bo ograniczamy interwencję ludzką w tę sieć, dlatego że to robiąc zapewniamy, że te usługi ekosystemowe będą znacznie na wyższym poziomie. Regeneracja gospodarcza to kluczowe znaczenie ma tutaj zdolność uczestników danej lokalności do produktywnego rozpoznawania, wykorzystywania i pomnażania lokalnych zasobów oraz włączania ich do otwartego lokalnego obiegu gospodarczego. Lokalny i otwarty oznacza z jednej strony, że to nie jest monokulturowy obieg, czyli nie bazujemy tylko na handlu, czy bazujemy na jakimś typie produkcji. Oznacza, że ten obieg ma bardzo wiele różnych odniesień. To oznacza faktyczne przezwyciężenie transakcyjnego modelu lokalności. Wszystko na sprzedaż, wszystko na wymianę, wszystko dla opłacalności. I zastępowanie jej modelem gospodarowania relacyjnego, znaturalizowanego i bazującego na lokalnej wytwórczości. Tu musiałbym dużo czasu temu poświęcić, żeby do końca tę myśl rozwijać. Jutro na Politechnice Łódzkiej akurat o tym będę w szczególności mówił, jak należy myśleć o transformacji, regeneratywnej transformacji gospodarowania. Regeneracja społeczna, tu fundamentem jest formowanie lokalnej przestrzeni publicznej, która stanowi niezbędną techniczną i komunikacyjną infrastrukturę
pobudzania społecznej gotowości do lokalności, do poczucia, że to jest moje miejsce, ja chcę w nim uczestniczyć i chcę je kształtować. I mam do tego prawo, ale też mam i możliwości. I urzeczywistniania prawa mieszkańców do lokalności, co z kolei warunkuje ich prawo do jakości życia i rozwoju. Regeneracja kulturowa, trochę już o tym mówiłem, dokonuje się przez wielopokoleniowe lokalne praktyki kulturowe. W tym przypadku oznacza to formowanie społecznego imaginarium krytycznie przewartościującego lokalne dziedzictwo. I regeneracja polityczna, która jest też naprawdę poważnym problemem dla nas, polega na oddolnym obywatelskim konstytuowaniu się lokalności jako autonomicznej i samodzielnej jednostki terytorialnej, działającej w myśl zasady pomocniczości, tak w relacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Tego rodzaju regeneracja polityczna to jedyny sposób zapobiegania kolonizowaniu lokalności z zewnątrz, jak i wewnątrz. Na przykład kolonizowaniu przez deweloperów, czy kolonizowaniu tych, którzy uważają, że najważniejsze jest komunikacja, mobilność, przemieszczanie się. Kolonizacja bowiem powoduje, że społeczność lokalna staje się schierarchizowana, pasywna i zamknięta. Jest w literaturze bardzo wiele przykładów. Ja wymieniam Medellin, dlatego że to, co zrobiono w Medellin, mieście kolumbijskim opanowanym przez gangi narkotykowe, mieście, które przechodził rzeczywiście spiralę zastoju, regresu. Była to nie regeneratywna, a degeneratywna tkanka. Wręcz taka narośl. To, co zaproponował burmistrz i co zostało zrealizowane, miało to do siebie, co chcę podkreślić w tych 8 wymiarach, że to są osie. To nie są sektory. To nie są ani punkty, ani punkty miasta, ani sektory. To nie jest tak, że zajmujemy się tutaj opieką zdrowotną, a tu się zajmujemy edukacją, tu się zajmujemy komunikacją, a czymś tam jeszcze. Że to osiowe spojrzenie, przekrojowe, transwersalne, jak mówię, ma to do siebie, że wszędzie pojawia się w nich element zaangażowania kulturowego. Wszędzie. Nie ma takiej osi, której nie byłoby aktywizacji wyobraźni, aktywizacji myślenia, aktywizacji komunikacji, zaangażowania przez współdziałanie. Nie ma takiego wymiaru, bo inaczej on by nie miał szansy realizacji. W związku z tym w istocie rzeczy kultura przy takim spojrzeniu staje się czymś, co jest poprzek, co nie jest czymś odrębnym sektorem. Staje się tą trzecim wymiarem polityki kulturalnej. Staje się elementem mechanizmu rozwojowego miasta. Przechodzę do konkluzji. Społeczności lokalne, aby móc sprostać zewnętrznym wymuszeniom, a jesteśmy poddawani zewnętrznym wymuszeniom. No szok energetyczny, który teraz przechodzimy, zarówno ten związany z fizyczną dostępnością źródeł energii, jak i ceną źródeł energii, no, mocno pokazuje, jak silne są wymuszenia. A to, że miasta stają się wyspami ciepła, to także jest rodzaj zewnętrznego wymuszenia. Więc społeczności lokalne, aby sobie z tym poradzić, muszą uruchamiać odpowiednie wewnętrzne sprzężenia adaptacyjne, tworząc własny rozwojowy obieg. Do wdrażania podejścia regeneracyjnego potrzebna jest wyobraźnia strategiczna, której uruchomienie umożliwia szkicowanie rozwojowych scenariuszy poddawanych społecznej debacie. Ma tu zastosowanie metoda design thinking. Więc nie chodzi o projektowanie jakiegoś małego fragmentu rzeczywistości, a o projektowanie, które ma pokazywać strategiczne scenariusze rozwoju. Właśnie te, jak w przypadku Medellin pokazałem, te osie. Tak, że to jest takie właśnie osiowe myślenie, w której są różne komponenty i ten materialny, ten fizyczny, przestrzenny, ale także ten kulturowy. A więc nie chodzi o design rozumianych jako produkt czy projekt, ewentualnie organizacja, lecz o wielowymiarowe, kompleksowe ujęcie lokalności. To ujęcie przez pryzmat tych 6 wymiarów regeneratywności.
Rezultatem musi być strategia wskazująca na kluczowe dla danej lokalności osie rozwojowe. Takie, które ona przyjmuje, patrząc na swój potencjał, na swoje dziedzictwo, na swoją tradycję, na swoje problemy, na swoje presje zewnętrzne i możliwości radzenia sobie. A więc to wszystko idzie w poprzek sektorów. Wyraża perspektywę krajobrazową, a nie perspektywę punktową. Bez samoorganizacji społeczeństwo obywatelskie jest chałupnicze i łatwe do odgórnej kontroli i podporządkowania. Nie jest zdolny do przyswajania i wytwarzania swego kulturowego dziedzictwa, które jest rodzajem dobra wspólnego. Bez zakorzenienia i regeneracji lokalny potencjał rozwojowy jest wysysany. Służy budowaniu dominacji jednego typu działalności i dominacji nad innymi. Wreszcie w Krakowie zrozumieliśmy, że ten rodzaj turystyki, który rozwijaliśmy, spowodował w istocie rzeczy niszczenie podstaw kulturowych naszego rozwoju i niszczenie szansy utrzymania dochodów. Że ta turystyka to jest typowy overturyzm. Oczywiście on wynika zupełnie z czegoś innego niż w Amsterdamie czy w Wenecji. Do nas nie przyjeżdżają te wielkie statki. Ale jeśli miasto stało się miastem biesiadnym, rezultatem jest to, że w centrum miasta nie ma jego mieszkańców. To znaczy, że nie ma ich potencjału twórczego. To znaczy, że to centrum miasta staje się czymś innym, niż mogłoby być, gdyby oni tam mieszkali, bo ich tam po prostu nie ma. Jeśli nie będzie zmian w skali lokalnej, nie będzie w szerszej. Odkrycie lokalności i jej rozwojowej siły jest niezbędne, aby nastąpiło przesunięcie od wzrostu, który nazywam entropijnym, do rozwoju regeneratywnego w szerszej niż lokalna przestrzeń. Nie bagatelizuję problemów globalnych. Nie mówię, że dyskusja o rozwiązywaniach globalnych nie ma sensu. Mówię, że żadna dyskusja o rozwiązaniach globalnych pomijających rozwiązania lokalne, to o czym mówił Bourriaud, o codziennych sprawach, o lokalności, o eksperymentowaniu, o szukaniu rozwiązań, bazowaniu na potencjale twórczym mieszkańców, że to daje nam szansę przenoszenia tego wyżej na większe czasoprzestrzenne wymiary. Dotychczas dominowało przekonanie, że kultura staje się istotna i przydatna, kiedy czynimy ją częścią gospodarki, przemysły kreatywne. Czas spojrzeć na to od drugiej strony i zastanowić się, jak gospodarkę uczynić częścią kultury, czyli zrozumieć, że każde przedsiębiorstwo jest organizacją, która musi służyć sprawności, funkcjonalności i uzyskiwania wyniku ekonomicznego, ale musi też, żeby działać rzeczywiście sprawnie i wydajnie, musi mieć też swój wymiar kulturowy, musi być instytucją. Tą tezę, bo przypisywano mi, że ja chciałbym przekształcić kulturę w gospodarkę, ja cały czas, już teraz nikt mi tego nie przypisuje, mówię, nie, odwrotnie, ja gospodarkę chcę zmienić w kulturę, a nie kulturę w gospodarkę. Tym się zajmują inni, mnie to nie interesuje. Ale podstawą jest inne spojrzenie na ekonomię. Więc rozwijam ekonomię wartości zamiast ekonomii chciwości. Widzicie Państwo logo, którym się posługuję, Open Eyes Economy Summit. To jest część, to wydarzenie w Krakowie jest częścią ruchu, która jest ruchem ekonomii wartości, jest ruchem wyjścia poza schematy, innego spojrzenia na relacje pomiędzy gospodarowaniem a innymi wymiarami naszego życia, a zwłaszcza relacji pomiędzy gospodarowaniem a kulturą. I Bourriaud jeszcze raz. Nikt nie wymaga od kultury i od sztuki, by realizowała wielki projekt, lecz by wśród dawnych dróg odnalazła marszrutę, wypatrzyła ścieżki poznania, wyznaczyła skróty, narysowała mapy na powierzchni chaosu. Bo to, w czym żyjemy, jest powierzchnią chaosu. Jednym słowem skonstruowała, pomogła nam skonstruować narzędzia nawigacyjne. Jeśli tego kultura nie czyni, to jesteśmy w sytuacji, w której potrafimy co najwyżej się dostosowywać do tego, co jest wymuszeniem i co uważamy za konieczne. Przyjmujemy postawę, którą odpisywał między innymi Wolter. No tak musi być. Świat jest jaki jest, tak musi być i nie możemy nic z tym zrobić. Co najwyżej umiejętniej niż inni grać w regułach, które są.
I na końcu zapraszam wszystkich na trzeci międzynarodowy kongres, którego tematem jest energetyczna regeneracja miasta. Zapraszam do EC1 30-31 maja. Natomiast chcę powiedzieć, mieliśmy dzisiaj bardzo udane, ciekawe spotkanie z przedstawicielami kilku wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego, ale z udziałem także pana dyrektora Grudnia. I zapadła, powiedzmy, wymagająca jeszcze aprobaty ze strony pani prezydent decyzja, że chcemy, by następny kongres w przyszłym roku dotyczył kultury miasta regeneracyjnego, a więc odpowiadał praktycznie na problemy, które postawiłem w wykładzie. No i oczywiście moje ulubione zaproszenie. Zapraszam państwa na 8 Open Eyes Economy Summit do Krakowa i dziękuję za uwagę.